Can we go thrift shopping? Is that your grandma's coat? Witam wszystkich z tej strony Tula i witam was w The Sims 3 razem z naszą rodzinką. Słuchajcie, mamy 6 rano. Pograłam jeden dzień, dlatego że wybrałam się z Marcelem po pracy, dlatego jest niewyspana, zaraz idzie do pracy. Do dziadków, znaczy do rodziców Marcela, bo chciałam się zaprzyjaźnić z Tedem. Niestety jeszcze mi się to nie udało. Ale tak myślę, że może on by, kurde, mógł wziąć sobie wolne dzisiaj. Czy ja bym tak mogła, słuchajcie? O, zadzwonię do szkoły z internatem. Gimnazjum prywatne. Ale nie, bo ja chyba go wtedy wyślę i go tutaj z nami nie będzie, prawda? Symuluj chorobę i weź zwolnienie. O, tak zrobimy. Dlatego, że chciałabym, żeby on się wyspał i chciałabym się tam jeszcze wybrać, dlatego, że no, on przyjaźni się już z koniem, przyjaźni się tutaj z Jarnim. I został na ten piesek, bo bardzo bym chciała adoptować jednorożca, dlatego tak zrobimy. A później pójdziesz sobie znowu spać, no ale to za chwilę. Ty, mój drogi, tak, ty dosypiasz, ale zaraz stajesz, bo ty zaraz idziesz do szkoły. I właśnie ten jeden dzień pograłam, słuchajcie, i wyskoczyło mi coś takiego, że... Wiesz co, wstań, chodź. Że czy może po szkole iść tam do jakiegoś tam dzieciaka, nie? Ja pozwoliłam i on poszedł i tam poznał właśnie taką dziewczynkę, zobaczcie, Iren. Ja tu w ogóle dwie rodzinki wprowadziłam do miasta. Z dzieciakami właśnie, tak by Mikołaj miał się z kim bawić. Maja tutaj przyszła naprawić zmywarkę, bo się popsuła. I on właśnie tam do nich poszedł i chwilę odrobił u nich lekcje, słuchajcie, i tam się pobawił. Może akurat dzisiaj też to wyskoczy, zobaczymy. Marcel, czy ty zadzwoniłeś do tej pracy? Czekajcie. Chyba tak. Czekajcie. Tak, i mówiliście mi ostatnio, że nie czytam tych powiadomień, że przeoczyłam Marcela awans. Kochani, ja już to tyle razy powtarzam. Jak się nagrywa, po prostu wielu rzeczy się nie zauważa. Właściwie połowy rzeczy tak naprawdę. To jest zupełnie inaczej, jak wy sobie siedzicie i oglądacie, a inaczej jak ja nagrywam. Już myślę o tysiącu innych rzeczy, które chcę zrobić i po prostu nie zauważyłam, ale no to nie jest koniec świata, słuchajcie. No to wiecie, co innego jakbym na przykład, nie wiem, nie zauważyła, że Maja rodzi albo coś, tak? No trudno, zdarzyło się. Jestem tylko człowiekiem, wielu rzeczy się nie widzi, po prostu. I też napisaliście mi z tymi pchłami, że muszę wykąpać koty. Jak widzieliście na ostatnim odcinku, ja próbowałam, ale okazało się, że my w domu nie mamy wanny. Dlatego ja nie mogłam wykąpać. Mieliśmy prysznic na górze też. Dlatego się nie dało. I też, no kurczę, słuchajcie, jeden komentarz pod drugim. Identyczne. Naprawdę, nie róbcie takiego spamu. Ja potrafię czytać. Wystarczy, że napiszę jedna czy dwie osoby. Uwierzcie mi. Także bardzo was proszę, nie piszcie tych samych komentarzy, bo to się robi jeden wielki spam tak naprawdę. Wstawiłam wannę i wykąpiemy zwierzaki. Mi to przyszło przez miesiąc, jak widzieliście w tym odcinku, ale nie mieliśmy właśnie wanny, dlatego nie mogłam ich wykąpać. Jeszcze mówiliście, że jakiś higienator można kupić. Ale kupiłam wannę, zobaczymy, może to pomoże. Aha, dobra, naprawiłaś, tak? Czy nie? Czy będziesz naprawiać? Marcel, ja myślę, że ty dostałeś to wolne. Idź jeszcze spać, bo ty jesteś niewyspany. Jedz, kochanie, śniadanko. Tak, naprawiłeś. Dobra. Majeczko, pokaż, jak ty tu wyglądasz, moja droga. Wiesz co, też sobie zjedz. Boże, co tutaj wszyscy krzyczą? O co tutaj chodzi? Masakra, co wy tutaj? A, i oddałam już też kotki. Też mi napisali, żeby nie oddawała tych kotów. Słuchajcie, będę oddawała kotki. Zresztą ktoś mi napisał, że jeżeli ktoś tam z mieszkańców weźmie, to będziemy mogli je spotkać gdzieś tam na mieście. Słuchajcie, ja chcę, żeby oni się starali o kociaczki, ale ja nie będę trzymać tylu zwierząt z domu. Słuchajcie, bo ja nie dam rady po prostu tego ogarnąć. Niestety. Właśnie, jeszcze jedną rzecz odkryłam. Zaraz wam pokażę. Mówię tak, ciekawe, czy to da się na tym grać, no nie? Bo to takie jest pianinko. Ja klikam, patrzę, zobaczcie, to już upiec. Spróbujemy? Chodź, zobaczymy, czy to się da. Ja myślę, że to się da grać, nie? A to się da piec, słuchajcie. Taka niespodzianka. Najlepszymi przyjaciółmi. Właśnie nie wiem, czy oni chyba nie muszą być najlepszymi, co? Ciekawe, co ty tu masz? Graj w piłkę?
Ty mogłabyś później sobie użyć łazienki, moja droga. Czekajcie, piecze? Piecze, patrzcie. Ale fajowo. Dobra. Marcel śpi. Zaraz ty idziesz do tej szkoły, zaraz idziesz, dobra. Pff, spoko, zrobili. A, już idziesz. Wyciągniesz jeszcze? Ja, patrzcie, upiekł mafinkę. O, ślicznie, kochanie. Leć do szkoły. Patrzcie, jak fajnie. To wiesz co, Marcel, może ty sobie weźmiesz do wyposażenia. Dobra. Maja, ty, jak skończysz, to wykąpisz zwierzaki. Tak. Wykąp Ori. Chodź. Kupiłam im rowery jeszcze. Także później może właśnie wybierzemy się do dziadków z całą rodzinką. Tak, to jest tego Mikołaja, tutaj jest Maja, tutaj jest Marcela. Tak, mają rowerki. No, kąp, bo pchły! Chociaż ja nie wiem, czy mają jeszcze pchły. Postaramy się dalej o kociaki, bo ja chcę, żeby mieli, tylko tak jak mówię, nie będę ich trzymać. Ja chcę jeszcze adoptować, słuchajcie... Jezu... Dlaczego? Ori, no co ty? No wiecie co? Podrupała nas i tyle. No dobra, on chyba odrobił lekcję z tego, co ja pamiętam. Ty śpisz, śpisz. Ori! Kurde, może bym jednak musiała im kupić, bo myślę, że to za punkty. Tylko wiecie co, ja ostatnio mi coś kupowałam i teraz ciekawe. Jest. Wiecie co? Kupię, nie będę kombinować. I co? A, w ogóle Maji, słuchajcie, kupiłam arbuzy, bo te nasze chyba niestety nie zdążą nam wyrosnąć. Jest tutaj, dobra. Jezus, jakie to jest wielkie! Zobaczcie, o mój Boże. Strasznie wielkie to jest. Chodź. Umyj? No to umyj. Masz mało kontaktów, to zaraz. A ty... Użyj sobie. Maja, chodź, kochana. Ty idziesz do... zbieraj jaja, nakarm kurczaki, baw się z kurczakami. Dobra. Jak te nasze pszczoły? W ogóle ostatnio ją tutaj pożądliły. Oddymiaj. Zbierz miód. No, więcej się nie da. No dobra. Marcel? Marcel! No co ty wyprawiasz? Ty miałeś spać. Idź spać i nie osłabiaj mnie. Po to cię wzięłam wolę, żebyś się wyspał w końcu. Już? To teraz Ori, ty. Chodź. A może się może chwilę tu pobawić. Poczekamy, aż przyjdzie Ori. Postaramy się znowu o kociaki. To jest też w szkole, dobrze. Wędkowanie? Maja, a co ty robisz, przepraszam? Co ona robi, słuchajcie? Kto to jest? Kto to... Majka, błagam cię. Dlaczego ona się nauczyła wędkowania, skoro gra w piłkę? W ogóle, i kto to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Kto to jest, słuchajcie? Kim ty jesteś? Wędkowanie. No i padł. Pięknie. Spoko. Majka, a te kurczaki ogarnęłaś? Tak, zebrała chyba jajka, tak? Zaraz zobaczymy. A jak nasz ogródek? Ja tutaj byłam z nią, ale widzisz, moja droga, nie zebrałaś jeszcze tutaj plonów. Pielęgnuj ogród i zbierz. Czekaj, czy wszędzie zbierze? Już? Umyłaś się? No to chodźcie się tutaj, postaramy o kolejne kociaczki. Aha, nie, 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 to nie tak muszę zrobić. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodźcie. Słodki miód. Dobra, zaraz zobaczymy tutaj wyposażenie, co ona tam nazbierała. I dzisiaj postaramy się o dzidziusia.
i właśnie kupiłam jej arbuzy, bo bardzo bym chciała mieć dziewczynkę. I ten jeden raz wpłyniemy na płeć, bo po prostu chcę mieć pewność, że będzie dziewczynka. A później już przy kolejnym nie. Chodź, postaraj się o kocioł. Gdzie ty idziesz? Odwiedził park. W ogóle coś było, że on na jakąś wycieczkę ma jechać. No właśnie, on jest na wycieczce, widzicie? Tak, bo to wczoraj było. Czy podpisuje zgodę, żeby on jechał na wycieczkę? To niech jedzie. No, jak tam? Okej. Śpisz? Śpisz, dobrze. Maja tam ogarnia ogródek. Poczekam, aż wróci Mikołaj. I wybiorą się z tatą do dziadków. A Maja niech sobie tu jeszcze ogarnia wszystko. Czekaj, żeby ją muszę tu przypilnować, czy będziemy mieć kociaki. Jezus Maria, tą budę rozwalą, co? Co? Jej, będziemy mieć kociaczki. Ale się cieszę. To pobawcie się jeszcze, przyjazne. I Sky. Zacieśnij więzy. Zabawa. Brykaj. Zabawa. Ścigaj. Dobra, Marcel. Wiesz co, Marcel, ty już jesteś prawie, że wyspany. Mógłbyś jeszcze sobie zjeść. O, przyszła sprzątaczka, bardzo dobrze. Zjesz resztki, naleśniki. Do której ty jesteś w szkole? Jeszcze trochę widzę. 15. No to on niech jeszcze sekundę śpi, a później pójdzie sobie zjeść. Maja? Maja chce do Francji. Ty już byłaś, moja droga, we Francji. Pokaż ten twój ogródek, jak to wygląda. Patrzcie, jak fajowo. Leci na ciebie woda, ale właśnie, ja miałam... Wow. Patrzcie, tu już też mamy. Super. No zobaczymy, trochę jej to pewno zejdzie w tym ogródku, bo jej nasadziłam tego wszystkiego, bo myślałam, że będziemy mieć ogrodnika, nie? No, ale cóż, tak to wyszło. Dobra. Dobra. Ori, ty kochanie, później możesz sobie zjeść. I możesz, nie wiem, robić co chcesz, możesz... Oj, ty tutaj masz, mój drogi, chodź. Użyjesz sobie, zjesz. Możesz trochę podrapać i później... Ojoj, możesz iść spać, dobra. Zobaczmy jeszcze tutaj Maję. Ori cię podrapała, no. Patrzcie, no nawet liście grabi, ale jazda. Właśnie, bo tu trzeba liście grabić, faktycznie. Zapomniałam o tym, ale jej tu trochę zejdzie chyba w tym ogródku z tego, co widzę. A, na zasadzie do wyposażenia. Aha, to jest ten pył. W sumie nie posadziliśmy tego wszystkiego, ale chciałam zobaczyć, czy ona ma jajka, słuchajcie. Nie ma tych jajek. Albo jestem ślepa. Mikołaj natychmiast wypuść z celi... Co? Mikołaj natychmiast wypuść z celi miłego pana policjanta? O co tu chodzi, słuchajcie? Mikołaj, tylko dorośli mogą tego używać. Mikołaj, co ty tam wyprawiasz? Ja nie wiem. Ty jak wrócisz, mój drogi, to też sobie zjesz. Użyjesz sobie może łazienki. Marcel? Wstawaj. Mikołaj bawił się świetnie, nawet jest... A, bo nie byli na posterunku policji, ale fajnie, kurde, powiem wam. Szef będzie niezadowolony. Jak go przełapali? Przecież w łóżku leżał, chory był. No wiecie co? No chodźcie, chłopaki, bo wy jedziecie do dziadków zaraz, a Maja tu biedna w ogródku dalej. No cóż. No jeszcze nie jest z tobą tak źle, moja droga. Jak tam kocury? Okej. Okay. Jedziesz? Jedziesz. Boże, jakie to jest wielkie. Słuchajcie, nie myślałam, że to jest takie wilgachne. Strasznie duże, nie? I takie w ogóle żelazne, brzydkie. Ja będę musiała to może zmienić, jak się da. Bo nie podoba mi się to za bardzo. A jeszcze się tu bawicie.
A ty co tutaj kaszesz? Co ci nie smakuje? Patrz, jakie piękne naleśniki. No piękne w ogóle. No to ty możesz sobie tutaj użyć łazienki. Jedziesz na rowerku? Pokaż. A ty na tym jedziesz jednak, a ja ci inny kupiłam. No patrzcie. No, no dobra, no ten sobie wybrał, to niech ma. Okej. Okay. Może tam to jest za mały? No ale jak? No przecież mniejsze dzieci nie mogą jeździć, zanim on dojedzie. O, Ori tutaj ten. Coś myśli o kociaczkach małych. Ori, wiesz co, ty też będziesz mogła sobie użyć. I możesz iść spać w sumie. Ty już tu zostawiam. Marcel, chodź, bo ja bym chciała, żebyś ty zrobił pranie. Tu nic nie ma, dobra. U Maji ktoś dzwoni, tak? Słodzić deser. Maja, kto do ciebie dzwoni znowu? Kurczę, no. Może niepotrzebnie ten rower mu kupiłam, bo on teraz dłużej będzie jechał, może co? No nie wiem. Jesteś już. Jesteś, chodź. Wiecie co? Chyba jednak Marcel pójdzie sam. Nie, tam. Ty sobie zjesz, mój drogi. Najwyżej do dziadków innym razem pójdziemy. No bo co? A co to? Odznaka policyjna. Ej, to ja cię to powieszę. Pewnie, że tak. Czekajcie. Może tutaj. Dobra, niech sobie ma. Później, mój drogi, odrobisz lekcję. Pokaż, jak ty tu wyglądasz. I pójdziesz spać, po prostu. A Marcel, to my w takim razie... No, bo teraz mi się ściany, wiecie. Weź sobie szybko kąpiel. Masz nadal mało kontaktów, no. Ale idź spać. I ty, mój drogi, idziesz do... dziadków. Chwila, gdzie to było. Właściwie tu bym się chciała jeszcze też wybrać, słuchajcie. Nie ma nikogo w domu, oczywiście, że tak, ale to nic. Bo my idziemy tutaj. Musimy znaleźć Teda. Boże, jak tu wszędzie ciemno, co? Kurczę, miałam mi tu poświetlać i zupełnie o tym, słuchajcie, zapomniałam. Gdzie jest psiurek nasz? Bo strasznie bym chciała, żeby on się z nim zaprzyjaźnił. Okej. Okay. No to chodź tutaj. Opieka, szczotkuj na chwilę. Gdzie jest Ted, słuchajcie? Tu jest krowa. Kurde, nie widzę go. Zawołaj, może przyjdzie. O ile tu gdzieś jest. Boże, jak tu ciemno. Gdzieś jest, słychać go. Słychać, ale nie widać. Dobra, jest. Boże, jak tu ciemno, słuchajcie. Tu nic nie będzie widać. No trudno. Opieka, szczotkuj. Uczucia daj przysmak, uczucia mów. A miałeś ostatnio więcej interakcji. Dobra, zobaczymy. Co masz za zepsutą żywność w swoim wyposażeniu? Jakoś zła. No to tyle. Ty masz tu rower, okej. Okay. O, właśnie, podrap po brzuchu, przytul. O, tu jest nasz konik słodki. I zabawa, przeciąganie liny. Dobra, Mikołaj, śpisz, pięknie. Odrobiłeś lekcję? Odrobił, super. Maja? Maja, czy ty skończyłaś w tym ogródku? Czekajcie, ja muszę zobaczyć. Zebrałaś wszystko? Ciekawe. Ej, chyba tak, co? A tutaj? Też. To super. A tu? Zbieraj jaja, nakarm kurczaki, baw się z kurczakami. Oczyść ul. Oddymie i zbierz miód.
Nie wiem. A właściwie mogłabyś nakarmić jeszcze. Dobra. Ori? Wow! Świnka morska! Ej! Patrzcie, tego robala złapała. Może byśmy wzięli małą taką świnkę morską? Tylko kurde, gdzie ja to postawię, słuchajcie. A ten co ma? Nic. Czekajcie, ja zobaczę, co? Może bym gdzieś kurczę postawiła mu. Nie tak, nie tak chcę. Tutaj chcę zwierzaki. Różne. Czekajcie, muszę się rozejrzeć, gdzie byśmy tu mogli postawić jakieś takie klatkę, terrarium, coś takiego, słuchajcie. Chyba, że... To bym zabrała, bo to jest tak właściwie do ozdoby, ale to mi się teraz tutaj nie zmieści. Dobra, czekajcie, na chwilę to gdzieś dam. Tu może będzieś postawiła. Co my tutaj mamy? To jest na papugę, dla gryzoni, dla jaszczurek, dla węży, dla żółwi. Ej, może spróbujemy dla tych gryzoni, co? O, zmieści się tu, patrzcie. I teraz... Aha, teraz, czekajcie, bo to jeszcze muszę gdzieś postawić. Gdzie by to postawić, słuchajcie? Nie mam za bardzo miejsca na ten bujaczek. Właściwie na razie może sobie tu stać. Czemu nie? Może tak. Nie, tak się nie da. Kurde, no nie mam gdzie tego postawić. Dobra, na razie nie stoi. Chyba mi tu wszędzie przejdą, nie? Okej. I to będzie Mikołaja. Teraz tak. Ori. A mogę dać dwie? Nie, jedną tylko. No to jedną sprzedamy. Dobra, i teraz tak, czy ja mogę ci jakieś imię dać? Uwolnij, nieś, nadaj nazwę. Tak, słuchajcie, możecie proponować imiona dla naszej świnki. Będzie miał świnkę. Patrzcie, jaka fajowa. Super jest. No, jak się wyśpisz, to... Nie, Marcel, nie do domu. Pokaż, jak ty tu wyglądasz z tym Tedem. Jest przyjaciel! Która to jest godzina? 23. Ej, czekajcie, może jest ten koń? Gdzie ja go ostatnio spotkałam? Tu gdzieś koło nas, tu był. Ale nie ma, zobaczcie. A czy ja bym nie mogła jakoś tak go... Nic nie mogę zrobić. Kurde, tu był ostatnio. No dobra, Marcel, w takim razie możesz wrócić do domu. A ty wszedłeś tam, pokaż. Jakbyś tu... O, z siostrą gadasz? No to spoko. Boże, Niki, dlaczego ty jesteś taka czarna? Co to by się stało? Koniasz. Albo to wiesz co? Chodź do Snowa. Trochę. Uczucia. Przytul go. Uczucia. Daj przysmak. Pogładź po grzbiecie. Osiodłaj. Prowadzenie siodło do wyścigów. Ciekawe. Ty śpisz? Śpisz. Maja walczy z pszczołami. Dobra. Kurde, że też go nie ma, no. Ale to nic. Mamy, słuchajcie, już trzech przyjaciół. Mamy konia, psa i kota. Jestem strasznie ciekawa, czy będziemy mogli go adoptować. A to jest jeden z tych dzieciaczków. W ogóle to jest rodzina, słuchajcie, blondynów. Ja ich nie robiłam, tylko ich troszeczkę pozmieniałam. Wszyscy są blond. Mają trójkę dzieci chyba, z tego co pamiętam? Chyba tak. Może uda nam się jeszcze odwiedzić, chociaż już chyba nie w tym odcinku, słuchajcie. Tutaj tak szybko czas leci w tej trójce, że normalnie masakra. Prowadź konia. Poproś o zgodę. O! Ciekawe, czy będzie mógł. Bo jeszcze nie jeździliśmy na koniu. Tyle jaj, włącznie z rzadkim jajkiem. O! Zaraz zobaczymy. I co? Poproś o zgodę. A dlaczego to jest jego koń? Może jak on się stąd wyprowadził? Nie wiem, o co chodzi. Ale zobaczymy, czekajcie. Tato, daj się przejechać na moim koniu. Jarka,
Mi Juanita, Gohan. Bantrin. Chyba się zgodził, co? Pewnie, możesz jeździć na koniu, baw się dobrze. Przejedziemy się na koniu, super. No? Nie wiem, co się stało, Niki, z twoim skinem. Będę musiała zobaczyć. Ori jest w ciąży, szykuje się na kocięta. Pięknie, no. Skakuj. Może przecież ty nie umiesz jeździć, Marcel. Jak to z tobą będzie? Udało się. No? I co? Jedziesz? Idziecie się napić z tego, co ja widzę. Spoko. Słuchaj, czekajcie. A da się na przykład jakoś wybrać na przejażdżkę? Wybierz się na przejażdżkę, tak. Chcę się wybrać na przejażdżkę. O, ale fajnie, co? Super. Ale jadą po prostu w tempie normalnie. Da się jakoś szybciej czy coś? Daj koniowi wolne lejce. Daj konia, poproszę pozowanie. Tak sobie będziecie jechać. Daj konia. Zwróć konia. A jak tak zrobię, to co się stanie? Aha. Dobra, słuchajcie, zwróć konia i wracaj do domu, Marcel. Dobra, Maja, pokaż. Jejku, jaka ty jesteś już zmęczona. Co się bawisz z Ori? Całus. Przytul. Ty jesteś głodna w ogóle. Ja bym chciała, żebyście się jeszcze postarali o dziecko. Marcel, zwróć konia, dobra, chodź. Czekajcie, może zobaczę, może akurat będzie ten nasz konik, ale nie. Znaczy nasz, jeszcze nie jest nasz, nie ma. Trudno. Także na razie nie bierzemy żadnego innego zwierzaczka, dopóki nie zaadoptujemy właśnie jednorożca. Pokaż Ori, chodź tutaj. Zjedz sobie, użyj. Posłuchajcie, jest bardzo dużo roboty przy zwierzakach, no taka prawda, o. Gdzie ty jesteś? Gdzie masz tego zwierzaczka? Łap! Schwytaj. Wiewiórki. Kurde, ona jest strasznie zmęczona. No nie wiem, czy coś nam z tego wyjdzie, słuchajcie. Da mi się trochę przespać, bo nie będę jej aż tak męczyć. Właśnie, pokaż mi to twoje wyposażenie. Co ty tutaj masz, moja droga? Czekajcie, dam jej, żeby poszła spać, bo jest strasznie zmęczona. Dzisiaj się napracowała w domu. Banan. Ogórek. Brzoskwinia. Ziemniak. Jakieś głębia nosi normalnie, słuchajcie. O, jest miodek. W ogóle, czy ja to mogę sobie podkładać do lodówki wszystko? Mogę. Marcel, chodź. Wyrzuć zepsute jedzenie. I zjedz sobie resztki. Ty tutaj nic nie masz takiego. Co to jest? Jajko. Masz jajka, to odłożymy. Od Mai jeszcze, czekajcie, podkładam. Tu masz jajka. Grzybka nie mogę. Banan. Podkładam to wszystko, bo po co ona to nosi? Ogórek. Jeszcze nie po... Mikołaj! A ty... Gdzie ty, dziecko, chodzisz? Czwarta godzina! Ej, no! Gdzie on idzie? Baw się z kurczakami. Dziecko! Na boso! Przestań! Zmień strój! Chodź do domu, chodź, bo tutaj masz świnkę. Jak już wstałeś, kurde, no i widzicie, i oni sami tak wstawają, chodź.
Oglądaj. Baw się. A można ją jakoś nakarmić? Baw się. Oglądaj, weź, nadaj imię, nieś. Nie ma nakarm. Może ma jedzonko? Poszukiwacz przygód Jarni ma, zobaczcie. Super. Dobra, Marcel, co ty robisz? Jesz, okej. Okay. Później sobie użyjesz łazienki i... odprężysz się. Jarni, co ty się tutaj przewracasz? Chodź do Ori. Ori, gdzie jesteś? Chodź. Pobawcie się chwilę razem. Przyjazny Iskaj. Zacieśnij więzy. Brykaj. I ścigaj. Pokaż, jak się bawisz z tą świnką. Gdzie ty jesteś? O. Zobaczcie. Ja mu zrobię zdjątko, czekajcie. Dobra, zrobiłam. Chyba. Okej, Maja, ty już troszeczkę się wyspałaś. Ja bardzo chcę, żebyście się już postarali o dziecko. I chcę mieć córcie. Córcie chcę. Postarajcie się. O Jezus. Odprąż się. Tamto się bawi. Dziecko, 5 rano, 6, a ty co? Jak mój Emil. Też tak wsta... Marcel, no nie, i znowu będą mi tutaj... No gdzie? Po jaką herbatę? Odpręż się, szybko. Muszę gdzieś tam idzie bawić. Zaraz, zaraz się tobą zajmę, ale najpierw muszę się zająć z rodzicami, bo oni nie potrafią po prostu. Barabara. Przytul się na łóżku? Postaraj się o dziecko. O, zobaczcie, jakie to urocze. Brakuje mi takich interakcji w czwórce, naprawdę. Dobra, najpierw zobaczymy, czy się uda, czy nie. No! Nie. Jej, Maja jest w ciąży. Gratuluję. Możecie iść spać. A ty co robisz? Proszę. Proszę, co robi Mikołaj? W ogóle to gra fajnie. Super po prostu. Już? A pokaż, jak ty się bawisz w piasku. Baw się w piasku. Zakop coś. No nie, podręcznika nie. Baw się na placu zabaw. O, zobaczcie, jak fajnie. Super. Dobra, kończę. Tak, i godzina 7, ty zaraz idziesz do szkoły. Jesteś głodny w ogóle? Dobra, odpuścimy sobie tą zabawę. Musisz zjeść sobie śniadanie. Maja będzie musiała coś zrobić. Śpisz? Śpisz ty? Śpisz, dobra. Chodź, zjesz śniadanie i użyjesz sobie łazienki i pójdziesz do szkoły. Dobrze, kochani, kończę, bo już jest długo. Tak jak mówię, no to jest tyle rzeczy po prostu do ogarnięcia i do roboty, że nie wiadomo, za co się wziąć. I taki odcinek to mógłby trwać i trwać i nigdy nie mam dość, kurczę, żeby pogadać. Aha, i stwierdziłam jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, wam powiem. Jak urodzi nam się już córcia, mam nadzieję, że córcia nam się urodzi, to wtedy tak sobie myślałam, że może ten pokój zmienię. Chociaż, słuchajcie, w dwójkę jeszcze by mogli być w takim pokoju, prawda? Jakby na przykład były jeszcze dwie dziewczynki. Zależy, kto będzie, bo gdyby było na przykład dwóch chłopców i dziewczynka, to wtedy na przykład chłopców bym tu przeniosła do jednego, a tu bym zrobiła dziewczynce. A jak na odwrót, to by miała dwie dziewczynki, a tu chłopiec. Bo tak myślałam, że będziemy się musieli przeprowadzać. Ale na razie chyba nie. No i proszę, i łazienki nie użyłeś. Ale dobra, to zobaczymy później. Także mam nadzieję, że się wam podobał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!